Polska, rok 2012, ponad 38 milionów mieszkańców, 0,1% muzułmanów, 5 meczetów i kilka sal modlitewnych. Kraj znajduje się wśród państw świata z najmniejszym odsetkiem muzułmanów, a jednak obok ludności imigranckiej napływającej po upadku bloku wschodniego i wejścia kraju do Unii Europejskiej są rodziny osiedlone na polskich ziemiach już w XIV wieku – Tatarzy. Wiele twarzy, wiele historii, wiele uczuć i jedno życzenie harmonijnego życia w społeczeństwie. Nasza podróż to zaproszenie do spotkania z tymi obywatelami Europy w trzech polskich miastach – Warszawie, Białymstoku i Katowicach. Warszawa, miasto stołeczne z różnorodną ludnością, Katowice oraz Białystok na spotkanie z Tatarami, którzy mimo dawno dokonanej asymilacji językowej zdołali przechować religijną pamięć i rozwijać własne tradycje. Polska zachęca nas do przyjrzenia się, w jaki sposób postrzega się tam innowierca, bez względu na jego pochodzenie, koloru skóry czy duchowości. Jak w Warszawie bariery narodowościowe się przekracza? Jak przeżywa się swoją wiarę w Katowicach, będąc w sytuacji malutkiej mniejszości? Jak niektórzy Tatarzy powrócili do źródeł tradycji proroka? I wreszcie, jak postrzegają się wzajemnie muzułmanie z resztą polskiego społeczeństwa? Zaproszenie do spotkania kultur, pamięci, duchowości, serc, ludzi czasem ocenianych jako inni, a jednak w jakiś sposób stanowiących część nas. Jesteśmy w Warszawie. Ponad 20 lat po rozpadzie bloku wschodniego miasto rozwija się z oszałamiającą prędkością. Nowe goni stare, a dawny już stalinowski Pałac Kultury i Nauki przerastają już niemal wykończone wysokie biurowce. Złote tarasy, centrum handlowe w Śródmieściu, dobrze chyba oddaje żywy kontrasty kraju ulegającego burzliwym przemianom. Polskę długo uznawano za kraj kulturowo jednolity, ale nowoczesność zdaje się jednak to zmieniać. Zresztą, czy w historii świata istniała kiedykolwiek monolityczna kultura? Czyż nie każdy z nas jest wynikiem zlewania się różnych cech pamięci? Na skrzyżowaniu aktywności intelektualnej i zawodowej zawsze widać ślad różnych, przenikających się widnokręgów. Ulica Wiertnicza w Warszawie to jedno z takich skrzyżowań. Nietypowa architektura meczetu przyciąga spojrzenie i traci się zainteresowanie innymi budynkami tej samej ulicy. Trwa Ramadan i w ciągu dnia meczet jest cichy, niemal uśpiony. Wierni są jeszcze w pracy, lecz z pewnością przybędą. Kiedy słońce chili się za horyzontem, nastaje czas przerwania postu, Al-Maghrib. Z okazji Ramadanu każdego wieczoru bracia z meczetu wydają darmowe posiłki. Duże obrusy są rozkładane na podłodze. Na nich serwuje się różne potrawy gotowane codziennie przez wolontariuszy. Odgłosy biesiady wypełniają salę modlitwy. Wśród jej uczestników krążą potrawy razem z różnymi historyjkami. Zadziwiające to spotkanie. A jeszcze bardziej zaskakuje różnorodność twarzy. Wierni z ponad 30 różnych państw spotkali się, by przerwać post. Z Azji, z Afryki, z Europy, z wszystkich kontynentów. Po prostu spotkamy bez względu na obywateli, są tylko jak muzułmanie, jak braci. Tak. Do późnych godzin nocnych słuchają Koranu i włączają się w kolejne modlitwy. يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا يجحد. Dobre zachowanie ma stopnie i najwyższym stopniem dobrego zachowania jest właściwe zachowanie wobec Boga i Jego wysłannika. Dżuma, piątkowa modlitwa, gromadzi chyba jeszcze więcej wiernych. Kazanie wygłaszane tradycyjnie po arabsku zawsze tłumaczone jest na polski. Wolność religijną, że każdy przyjmie taką religię, tak jak on chce. Jestem Pakosar, urodziłem w Senegalu, mieszkam w Polsce od 5 lat, byłem prawie 12 lat w Francji i tutaj jestem artystą, producentem w Polsce. Poznałem moją religię, kiedy byłem w Polsce, kilka lat temu. I zawsze byłem obok ten meczet, jest jeden sushi bar. I zawsze byłem na jeden Ramadanie, a ten moment nie robiłam post. Ja widziałem nocnie dużo ludzi i potem patrzyłam i widziałem ten minaret. Nie czułam bardzo dobrze na ten moment i na ten moment z mojej głowy startuje pracować na ten sytuację i po ten moment każdy dzień jestem w maszynie. Nazywam się Rajat Al-Tayeb, Ahmad Al-Hazi, pochodzę w ogóle z Sudanu i tutaj oczywiście mieszkam w Polsce od ponad 30 lat. Jestem tutaj absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Archeologii Sierdzielni Morskiej, gdzie ten budynek został zakupiony w 1991, czyli prawie 21 lub 22 lat temu, przez Rabita, czyli to jest Liga, Światowa Liga Muzułmańska. Nie znaczy, że od 1991 roku to my się spotkamy tylko właśnie tutaj. Przed tym nie mieliśmy gdzie się spotkać. Modlili wszędzie, czyli w tej małej sali, tu na korytarzu, przed meszetem, tutaj był ogród, jest tutaj w schodach. Wszędzie, ale wtedy był zapotrzebowanie właśnie na rozszerzenie tego meszetu i myśmy rozszerzyli ten meszet na tę nową salę, drugą salę, która ma prawie 240 metrów kwadratowych i która mogłaby pomieścić spokojnie ponad 400 modlących. Myśmy prawie 5 lat temu albo 6 lat temu postanowiliśmy organizować ostatnią sobotę każdego miesiąca taki dzień integracyjny. I teraz przychodzą tutaj naprawdę bardzo dużo rodzin, dzieciakami i tak dalej. I oni z różnych krajów, na przykład kobiety z różnych krajów, z Polski, z Sudanu, z Arabii Saudyjskiej, z Egiptu, z Pakistanu, z Azerbejdżanu, z Czeczeni, z Indonezji, Mali, z wszystkich krajów muzułmańskich tu przychodzą tutaj. Siedzą i co ciekawe, najciekawsze w tym wszystkim, że wszyscy mówią po polsku. Tutaj, jak sam zauważyłeś, tutaj w podcastach Ramadan na przykład. Nazywamy tutaj iftary dla wszystkich, tu przychodzą dużo osób z różnych krajów, ale my siedzą razem robią ten iftar, razem robią modlitwy, razem rozmawiają, razem sprzątają. Jest coś łączy tych ludzi, czyli to jest ta wiara, prawda, że i czują, że tutaj jest jak jedna wielka rodzina. Muzułmańska imigracja w Polsce tak naprawdę jest zjawiskiem i starym, i nowym. Ona jest stara ze względu na to, co się działo w czasach socjalistycznych, kiedy przyjeżdżali do nas studenci, przede wszystkim studenci z zaprzyjaźnionych państw socjalistycznych, czyli tam była to na przykład Algieria, Jemen, Irak, Libia i obecnie wielu z nich osiedliło się w Polsce, tutaj pracuje, są to inżynierowie, dentyści, lekarze, czyli taka klasa średnia w Polsce, nawet średnia wyższa. Druga fala migracji to tak naprawdę po 1989 roku, kiedy Polska otworzyła swoje granice, kiedy już skończył się przynajmniej teoretycznie komunizm, socjalizm i co po niektórzy właśnie imigranci, czy to z państw arabskich, czy też na przykład z Turcji, zdecydowali się na to, żeby do Polski przyjechać, spróbować tam jakiś właśnie swój, nie wiem, biznes rozkręcić, zarabiać pieniądze. W każdym bądź razie mamy około 5-8 tysięcy Czeczeńców, uchodźców z Czeczenii, którzy przyjeżdżają do Polski, nie przyjeżdżają tutaj dlatego, bo chcą, tylko dlatego, bo akurat nie udało im się dostać dalej. Kilka kilometrów od Warszawy znajduje się ośrodek dla osób ubiegających się o status uchodźcy. Większość w nim stanowią Czeczeni. Niektóre z lepionych przez dzieci rzeźb z ciasta świadczą o tym, co chcąc nie chcąc widziały hen tam na Kaukazie. Mam na imię Osama. Urodziłem się w Dagestanie, tam też wyrosłem. Republika Dagestan znajduje się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tam mieszkałem razem z rodzicami i z bratem, uczęszczałem do szkoły do 11 klasy i po ukończeniu szkoły poszedłem do takiego koledżu przemysłowo przemysłowego i ekonomicznego. Taką город Machaczkała, to jest stolica Dagestanu. W Machaczkale, to jest stolica Dagestanu. Nielegalnie przekroczyłem granicę Dagestanu i Rosji, jechałem do Polski. Położenie, sytuacja muzułmanów w Dagestanie jest bardzo ciężka i złożona. Często muzułmanów po prostu prześladują bez przeprowadzenia postępowania sądowego, bez żadnych postępowań dowodowych. Niektórzy, jak Sulafa, starają się pomagać osobom szukających w Polsce ochrony. Co tydzień, lato czy zima, jedzie 2 godziny autobusem, a potem sam pieszo przemierza kilka kilometrów, by wykonać swoje zadanie. Prowadzona przez niego organizacja pozarządowa daje lekcje arabskiego czeczeńskim dzieciom z ośrodka dla uchodźców. Mam na imię Sulafa Ismail, jestem z Sudanu, mieszkam w Polsce 22 lata, jestem mężatką, alhamdulillah mam 6 dzieci. Ja tu przyjechałam, miałam 19 lat. Polska tak jak jest już mój drugi dom. Ja tu przyjechałam na studia na Akademii Medycznej. Teraz prowadzę fundację Centrum Iqra. Jeden z naszych głównych celów to jest nauka języka arabskiego i Koranu. Na dzień dzisiejszy warunki tutaj dla imigrantów, czy muzułmanów, czy nie muzułmanów, troszeczkę jest trudna. Imigrantów tutaj trudno, jest dużo bezrobocia. A brak zrozumienia, albo nie wie, jakie on ma prawo, albo co on może, czego on nie może, to też daje że imigrantów, oni jeszcze są 3 kroki do tyłu. Mam taką nadzieję, inszallah, że przyjdzie jednego dnia, że wszyscy, inszallah, wszystkie organizacje stoimy, inszallah, i będziemy modlić razem. Nie wiem, czy kiedyś to się spełni, ale mam taką nadzieję, inszallah. Inne organizacje angażują się nie tylko w działania na rzecz wspólnoty, także w budowanie pomostów z resztą społeczeństwa. Na bożonarodzeniowym rynku znajdujemy kiosk tureckiego Centrum Kultury, ozdoby, ciepłe posiłki i studenci wolontariusze. Hello, my name is Shule. I'm from Turkey and I'm studying in Poland for 4 years. My department is international relations and I'm also working for Dunay Institute Dialogue in Poland. So my name is Sumeyye, I'm here since 2 years. I'm studying English philology and I'm also working there. Selczuk, Turek z krwi i kości, przedstawia się także jako Polak i to z wyboru serca. Nazywam się Selczuk Mustafa Özcan, jestem z Turcji. Od 2002 roku mieszkam w Polsce. Pracuję w Polsce od 7 lat. Wcześniej studiowałem. Jako wolontariusz jestem prezesem Fundacji Dunaj Instytut Dialogu. Tutaj działam. Dunaj Instytut Dialogu założony przez społeczność turecką w 2008 roku. Zajmujemy się z dialogiem językokulturalnym i religijnym. Organizujemy kursy języka tureckiego, organizujemy konferencje i seminaria Czeszki do Turcji. Staramy się zbliżać nasze rodakom Turcji do Polacy. Wiemy, że największy problem na świecie jest niepoznanie drugiej strony. W Polsce, co ja lubię, Polska jest bardzo spokojny kraj. Ludzie są bardzo mili, bardzo otwarty, bo tutaj nie czuję się jak obcy. Dla mnie Polska nie jest tak obcy kraj i ludzie są nie jest obcy dla mnie. Poza tym w Turcji jest taki myśliciel Fethullah Gülen. On bardzo promuje dialog wyznaniowy i dialog międzykulturowy. I to też jest dla mnie bardzo duża motywacja. Serce to właśnie pierwsze miejsce krzyżowania się kultur. A wszystko zaczyna się od gestu w kierunku bliźniego, który, jak kiedyś ja, opuścił rodzinną ziemię, by postawić swój bagaż w Polsce. Ten inny to oni. A może i to ja. Pytają ci Polacy i te Polki, które pochodzą z rodzin mieszanych lub ci, którzy po prostu przyjmują islam. To, że jeżeli mamy do czynienia z osobami, które przeszły na islam, z konwertytkami, które noszą chusty, dziwią się Polacy, że one mówią po polsku. One są po prostu pytane w języku, do you speak English? o, jakim cudem tak dobrze mówisz po polsku? No i ta konwertytka mówi, ja jestem Polką. Jeszcze nie jesteśmy w ogóle na tym poziomie otwartości na innego tutaj w kraju. Mam na imię Asia, jestem z Polski, z Warszawy, ale obecnie studiuję w Gdańsku, studiuję psychologię. Jestem Lubna Alhamdani, jestem pół Irakijką, pół Polką. Tutaj skończyłam medycynę. Nazywam się Scarlett, pochodzę z Warszawy i tutaj też od urodzenia mieszkam. Skończyłam studia magisterskie ogrodnictwo. Na co dzień to też lubię spotkać się z koleżankami. Bardzo lubię uprawiać sport. Czasami z dziewczynami idziemy na przykład na basen. Lubię bardzo rysować. Organizujemy wspólnie jakieś wykłady. Ostatnimi czasy też sprowadziłyśmy sobie z zagranicy, z Turcji, takie stroje muzułmańskie i właśnie zaczęłyśmy sport uprawiać. Chcemy się starać regularnie chodzić właśnie na basen. Z nowymi muzułmanami to już jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ rzeczywiście no, nie mają specjalnie możliwości uczenia się islamu od innych muzułmanów, no bo ich tak naprawdę prawie w ogóle nie ma. Jest internet, są fora internetowe, gdzie muzułmanie spotykają się, rozmawiają o różnych sprawach, uczą się wzajemnie od siebie, więc to jest jedno źródło informacji. W drodze do Katowic, leżących 300 km od stolicy, czyli 4 godziny jazdy pociągiem lub 3 godziny samochodem, do wyboru. Miasto jest nieustającą budową. Ta przemysłowa aglomeracja słynęła kiedyś z hut, stalowni i kopalni węgla, z których część nadal działa. Jak w Warszawie, gigantyczne centra handlowe pośród betonowych osiedli, czasem naznaczone jeszcze śladami przemysłu wydobywczego i metalurgicznego. Tutejszy mecet to zwykły dom, w którym urządzono biura i salę modlitwy. Jedynym widocznym znakiem meczetu to tablica, ukryta wewnątrz dziedzińca i niewidoczna z ulicy Warszawskiej. Wspólnota jest bardzo nieliczna i tylko kilkadziesiąt osób uczestniczy w piątkowej modlitwie, także tu celebrowanej po arabsku i po polsku. Hayya al-salah. حيا للفلاح رجالا كثيرا ونساء قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jest w stanie znać tych celów, ani są niektórzy znają jakie celi tych aktów czci. Tak jak Allah subhanahu wa ta'ala mówi nam, że przypomina nam o tym zebraniu, w którym będziemy zebrani w dniu Al-Qiyamah. W imię Boga Miłosiernego i Litościwego. Nazywam się Abdul Wahab Wali. Jestem imamem w meczeci tutaj w Centrum Kultury Islamu przy Warszawskiej 50A w Katowicach. Dzisiaj dużo przyszli na modlitwę piątkową. Niektórzy nawet mieszkają 70 i czasami nawet 100 kilometrów dalej od Katowic. Jestem imamem i przy Lidze Muzułmańskiej jestem odpowiedzialny za projekt Halal. Halal to jest ubój rytualny w islamie, tak jak koszer u Żydów. Ostatnio był sąd albo Trybunał Konstytucyjny, że ten obój rytualny nie jest zgodny z konstytucją. To nie jest taki ostateczny wyrok, ale jeśli zakłady nie chcą tego, bo to jest duży biznes, dużo mięsa na eksport, tylko z powodu tego oboju halal i kosher. To jest szkodliwe nie tylko dla muzułmanów, lecz dla zakładów, bo mają umowy z klientami muzułmanskimi i tylko dzięki temu obojowi rytualnemu. Teraz są dużo firm takich, co się zajmują tymi, nie? Kurczaki można kupić wołowina, można kupić baranina, wszystko jest. To później sami otwarli firmy i teraz sami działają, nasze chłopaki stąd, nie? To dla nas dobre i dla Polski to jest dobre, bo to jest dodatkowe takie praca, nie? Dla nas. Także to jest same plusy, nie? Tym większe jest właśnie takie innych rodności, tym więcej jest jest zapotrzebowanie, tym więcej jest praca. Nie tak jak inne widzą, że obcy krajowcy zajmują miejsce czy coś tam, nieprawda. Na razie mamy jednego sklepu, co się zajmuje takie sprawy, nie? A myślę, że na przyszłość będą kilka, nie? Białystok oferuje całkiem odmienny kontekst. Podlasie to region goszczący mozaikę religii. Katolików, protestantów, prawosławnych, Żydów i muzułmanów. Przy pomocy ilustrowanej książki uczy się dzieci wyrastać w tym wieloreligijnym świecie. Także tu centra handlowe rozkwitają pośród betonowych bloków. A między tymi budowlami, na ulicy Grzybowskiej, znajduje się Tatarski Dom Kultury. Region jest kolebką tej muzułmańskiej mniejszości, osiadłej w Polsce w XIV wieku, a w tym regionie dopiero w XVII wieku. Nazywam się Dagmara Sulkiewicz, mam 30 lat, urodziłam się w Sokółce. Nazywam się Adam Półtorzycki, pochodzę z Białostoku, tutaj też mieszkam. Nazywam się Gabriel, Dżibril, mam 27 lat, czyli urodziłem się tutaj, wychowałem się tutaj. Wiele dla mnie znaczy. Wyjechałam na studia i tutaj zostałam. Studiowałam na Politechnice Białostockiej informatykę gospodarczą na Wydziale Zarządzania. Zajmuję się urbanistyką, pracuję przy planach miejscowych. Poza tym w niedzielę uczę, tak jak Dagmara, uczę religii. Z kształcenia jestem nauczycielem i masażystą. Lubię przyjażdżki rowerem. Akurat mamy z żoną rowery, także czasami się wybieramy na rowery. Na pewno piłka nożna, 100%. Też pływanie, lubię się ruszać, lubię trenować, rozciągać się. Muzyka na pewno. Bawię się troszeczkę w tworzenie. Głównie te rzeczy, głównie sport i muzyka. Tatarzy na ziemiach polskich mieszkają od mniej więcej XVII wieku. Osadził ich Jan Król, Jan III Sobieski. Otóż no, Tatarzy są tą specyficzną grupą. O tyle są specyficzni właśnie, że jest to grupa autochtonicznych muzułmanów. Tak o nich mówimy, ponieważ w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, Tatarzy mieszkają przede wszystkim na Podlasiu. Kiedyś to były właśnie niewielkie osady, takie jak Bochoniki i Kruszyniany. Teraz Tatarzy przede wszystkim mieszkają w miastach. Głównie Białystok jest takim właśnie centrum ich osadnictwa. W sensie osób pochodzenia tatarskiego i tych osób jest około 3000. Jestem Ewa. Mieszkam w Białymstoku, mam 18 lat. Pani poprosiła mnie, bo wiedziała, że jestem muzułmanką, wszyscy w szkole wiedzą, żebym po prostu prowadziła lekcje. No i ja się na to zgodziłam. I po tej lekcji naprawdę miałam wiele pytań. Moi rówieśnicy, z którymi się uczę w klasie, byli bardzo zainteresowani. Dzisiejszego wieczoru, poprzedzającego 27. noc Ramadanu, oczekujemy Nocy Przeznaczenia, Lajlatul Kadr, podczas której zgodnie z tradycją archanioł Gabriel wstąpił, by objawić Koran prorokowi Muhammadowi. Ta noc to okazja dla wspólnoty tatarskiej, by się zebrać na wieczór modlitw i nauk po przerwaniu postu. Ja chciałam tylko zapytać, ktoś Cię nie zapłacił na bal, a ma ochotę iść, to jeszcze tutaj może na miejscu uregulować. Ten wieczór to także okazja przyjęcia nowo wstępującego do muzułmańskiej wiary. Oświadczam i wyznaję, że nie ma Boga, prócz Allaha, a Muhammed, jest jego sługą, i wysłannikiem, do wszystkich narodów. Oświadczam, i wyznaję, że Jezus, prorokiem jest, a świętą księgą islamu, jest Koran. قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي بلاء فهل يهلك إلا القوم الفاسقون سورة محمد عليه السلام. وبعض الأماكن على بعض وبعض النبيين على بعض. Porzuch bejn al-haq wal-batil. Zróżnił między prawda i to, co się dobrym i złym. Czytałaś tą książkę Nieuchwany Prorok? Proszę lepiej to przeczytać. Wiesz, i tam takie rzeczy są. No właśnie dlatego mówię, że lepiej to przeczytać. Tak? Jakie na przykład? Już lepiej nie tracić czasu. Lepiej nie tracić czasu. To tak by Gmara kupiła. 20 euro. 25 złotych. Wśród zaproszonych pan Jaszyński w wieku 102 lat nadal pełni funkcję imama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jestem Mustafa Stefan Jaszyński, urodzony w roku 1911, więc uzgodnili i Han Złotej Ordy Nadwołżańskiej dał swoich rycerzy do pomocy wojsk litewskich i polskich przeciwko Krzyżakom. I w roku 1410 odnieśli wielkie zwycięstwo nad Krzyżakami. I w zamian za to dla tych rycerzy książęty Witold dał pewne przywileje, że mogą pozostać i mogą się osiedlać. W roku 1915, jak Germaniec wydał wojnę dla cara ruskiego Nikolaja II w obawie przed Niemcami, no i moi rodzice też opuścili miejscowość swoją, wyjechali aż na Krym. Mieszkaliśmy w Krymie. Później z Krymu przyjechaliśmy do Kazani. Ja tam chodziłem do szkoły tatarskiej, do medrese i chodziłem do szkoły ruskiej. W roku 22 w ten czas można było wracać wszystkim tym, którzy uciekli, z powrotem. No i ojciec nasz zmarł tam w Kazani. Jak wybuchła wojna w 1939 roku, ja zostałem zmobilizowany na front. I 17 września ja trafiłem do obozu radzieckiego, do Archangelska. Później po segregacji tam, stamtąd udało mi się z powrotem wrócić do Brześcia i do domu. W roku 1944, jak ja się ożeniłem, to zaczęło mnie interesować w dalszym ciągu liturgii. I stopniowo tak dochodziłem. Byłem muzeinem. Na początku byłem w Krusznianach, później byłem imamem w Krusznianach, byłem w Bojnikach imamem pewnego czasu i później znowu uczyłem w Sokółce dzieci jako hodża. Więc to jest ojciec Jahja, zmarł w Kazani w roku 1918. A tu jest moje zdjęcie z roku 1928. A tu moje zdjęcie po ślubie, Azyma Jasińska z domu Bogdanowicz i jej ojciec. Tu moja siostra Ajsza, która wyszła za mąż za Malecha Kolowina. Tu jest ogólne zdjęcie z Bochonik w czasie Bajramu. Nie przypominam, czy to na Kurban, czy na Ramadan. Ogólnie takie zdjęcie w Bochonikach. To moje zdjęcie właśnie, jak ja byłem w wojsku i byłem w szkole podoficerskiej. To jest zdjęcie. Kończyłem szkołę podoficerską. To są ręcznie pisane. To stare są. I forma modlitw ta sama, ta sama, co myśmy oglądaliśmy i modliliśmy się na Kadernocy. O Bochonikach dużo się słyszy. Bochoniki, niewielka wioska położona 50 km od Białegostoku, zagubiona pośród pól, jest miejscem chroniącym jeden z dwóch wielowiekowych polskich mieczetów. Ten meczet, zbudowany z drewna, wywołuje szczególne emocje. Dekoracyjna oszczędność z zewnątrz kontrastuje z bogactwem wystroju wnętrza, w którym dywany, tkaniny i księgi zdobią salę modlitwy. Aleksander Ali Bazarewicz, imam meczetu, opowiada nam swoją historię. Bismillahirrahmanirrahim. Nazywam się Aleksander Ali Bazarewicz. Jestem imamem w gminie bochonickiej, muzułmańska gmina Bochoniki, w Bochonikach. W 1679 roku zbudowano tutaj, Tatarzy się osiedlili, zbudowano meczet i miejsce pod przyszły pochówek, czyli mizar, cmentarz muzułmański, prawda? Meczet pierwszy spłonął, spalił się, prawda? A to jest drugi meczet z 1874 roku. Stara budowla. Podzielone jest na część damską i część męską, prawda? Tak wkrótce można opisać meczet. Ale nie jest to muzeum, ani nie jest to skansen. Tylko to jest obiekt sakralny, przeznaczony dla nas, muzułmanów, przede wszystkim Tatarów, a także kierowany do innych muzułmanów z Polski. Czy to będą Arabowie, czy to będą Czeczeńcy, czy to będą Turcy, prawda? Do wszystkich, którzy są muzułmanami. Mamy też mizar, ten pierwszy mizar, cmentarz muzułmański, on już jest nieczynny, a drugi jest czynny. On się składa z części współczesnej, dolnej, gdzie dalej są prowadzone pochówki, i części górnej, zabytkowej, gdzie groby mają po 100, 150 i prawie 200 lat, prawda? Samotność zagubionego pośród ścieżek i pól meczetu intryguje. Bez względu na odległość. Poza funkcją imama, Aleksander Ali przyjmuje też turystów, oprowadzając ich po budowli i odpowiadając na ich pytania o muzułmańską wiarę. Na co dzień, w okresie letnim, zajmuję się oprowadzaniem turystów. Przedstawiam im, co to jest islam, jak jest zbudowany islam, filary islamu. Tak, to jest dialog międzykulturalny i międzyreligijny. Allah to jest imię, to jest Bóg, tak? I teraz jeszcze Bóg ma tak zwane piękne imiona albo atrybuty, tak? Jakie to są atrybuty, jak pani myśli? Miłosierny, litościwy, wieczny, wiekuisty, sprawiedliwy, mądry, aż 99. Ale skupiamy się na sprawach wspólnych, nie na sprawach kontrowersyjnych, prawda? I nie na sprawach, które nas dzielą, a na sprawach, które nas łączą. Miłość, prawda? Tolerancja, szacunek, braterstwo. A w ten sposób budujemy mosty, prawda? Między naszymi religiami. Tutaj, w tej wiosce, we wsi Bochoniki, zostały tylko 2 rodziny, 7 osób. Meczet kiedyś był otwierany 2 razy w roku, czyli na święto Eid al-Fitr i Eid al-Adha. Teraz jest powrót. Modlitwy są codziennie, mimo że nie ma ludzi. Nieraz jestem sam, ale ludzie wiedzą, że mogą przyjść o każdej porze, prawda? I jest imam i będą modlitwy. Bracia i siostry w islamie, strzeżmy nas słuch przed słowanie zaczepek było świadectwem jej roztropności. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu tajiduhu ghafuran rahima. Raz jestem ja sam, raz nas jest 2 osoby, raz 3, raz kilkanaście, raz kilkadziesiąt, a jutro będzie nas kilkaset, prawda? Ale to tylko 2 razy w roku. Allahu Akbar, walillahi walhamd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Poprzez nasze modlitwy, czytanie Koranu, nie zbliżaliśmy się do tego, co niedozwolone. Bóg przygotował dla nich przebaczenie i nagrodę ogromną. Tutaj mówiąc o tej specyfice religijności tatarskiej, należy również wspomnieć o sadodze. Czym jest sadoga? Sadoga jest odpowiednikiem arabskiej sadaki, czyli tej jałmużny, która nie ma charakteru obowiązkowego, która nie jest zakatem. Sadoga właśnie w przypadku polskich Tatarów to najczęściej słodycze, to właśnie słodkie bułeczki, to również halwa, czyli taki wyrób cukierniczy składający się z miodu, przede wszystkim mąki i masła. Te słodycze są rozdawane wśród wiernych po piątkowym nabożeństwie, po zakończonej modlitwie. Tych właśnie produktów, te słodycze nie są zwykłymi słodyczami, tylko właśnie nabierają takiego znacznie głębszego wymiaru, dzięki właśnie temu, iż tutaj ta modlitwa spowodowała, że jakaś pewna intencja. Ja Rabbu Muwahhada Samida Mahmuda Mahsuda Ijabie Tydua Ila Rahmat Kudara Radku Gerara Takbir Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Proszę. Noc. Cisza. Żaden głos nie przybywa, by przypominać w tych ścianach boskie przesłanie. Tylko mleczna droga ze swym anielskim pochodem gwiazd kołyszy meczet do snu. Spotykamy się z Eugenią Radkiewicz, zarządzającą agroturystycznym pensjonatem w wiosce. Postu ja już nie. A za trudno, a co? O tak pracować jak ja dzisiaj i pościć i co dalej? A tak zarośnie to wszystko z paprochami, brudem i co dalej? Ale we wszystko wierzę. Są tacy, którzy praktykują i ich jest bardzo mało. A są tacy, którzy nie praktykują i ich jest większość, prawda? Jednym z głównych czynników, prawda, była niewiedza. Nie wyjeżdżali nigdzie, prawda, za granicę. Dopiero teraz pojawiły i dlatego, z racji tego, prawda, Tatarzy mieli ograniczony dostęp do wiedzy. Modlitwa szczątkowa, prawda, i nieregularnie to się odbywało. Tatarzy kiedyś się spotykali tylko na raz w miesiącu, w pierwszy piątek miesiąca, czyli 12 razy w roku, prawda. Post też był ograniczony, nie każdy pościł. Tatarzy nie są bezwzględnymi abstynentami. Zdarza się widzieć Tatarów, którzy spożywają alkohol. Tatarzy przede wszystkim uważają, iż spożywanie alkoholu ma wymiar kulturowy, integrujący. Alkohol jest bardzo mocno umocowany w polskiej kulturze. Ich islam znacząco różni się od tego, który jest praktykowany na Bliskim Wschodzie. Te różnice pogłębiły się wtedy, kiedy stracili kontakt ze społecznością muzułmańską. Często mówi się o tym, iż ci Tatarzy powracają do tradycji koranicznej. To jest właśnie powrót do źródeł religii. Ta grupa Tatarów ma pewne kontakty ze społecznością arabską, które właśnie powodują, iż wśród młodych Tatarów wykształca się nie tylko poczucie wspólnoty etnicznej, ale także poczucie ummy. Przyznam, że kiedyś też nie byłem aż tak praktykujący jak teraz. Teraz bardzo często się modlę. 5 razy dziennie normalnie wykonuję. Nie piję ani alkoholu, ani nie palę papierosów. Te spotkania tutaj, ten cały Ramadan i myśl o wyjeździe wreszcie na pielgrzymkę, no, uświadczyło we mnie te przekonanie, że jednak staram się praktykować po prostu. Moi rodzice, oni czują się muzułmanami, coraz mniej praktykowali, coraz więcej zapominali. Ja jestem z tego pokolenia, gdy przyjechali studenci arabscy, a przy okazji uczyli dzieci tatarskie, co to jest islam. Dzięki właśnie tym studentom zaczęli praktykować islam tak jak trzeba. I teraz my możemy tą wiedzę przekazywać dalej. Na początku mnie motywował strach przed Allahem. Strach przed Allahem, a potem miłość do Allaha. Tak czasami strach, czasami miłość. Jak teraz myślę i jak teraz, to już jest 7, powiedzmy 8 lat. Nie jestem jakimś mega ortodoksyjny, mega fanatyczny. Zacząłem, powiedzmy, praktykować, ale słyszałem różne rzeczy od różnych ludzi. Niektóre rzeczy mi się podobały, niektóre rzeczy mi się nie podobały, niektóre rzeczy mnie zniechęcały do islamu. No, mam swoje grzechy, ale mam też swoje zdanie. Mniej więcej już się ugruntowałem, jeśli chodzi o to. Bo jeśli chodzi o samą wiarę i sam iman i to, co się ma w sercu, to wydaje mi się, że to każdy sam musi wypracowywać. Teraz jest możliwość dana, prawda, tutaj, a dokładnie w latach 90., że Polska się otworzyła na świat i była możliwość wyjazdu za granicę. Ja z takiej możliwości skorzystałem. Byłem w Sarajewie z moimi kolegami, byłem też we Francji, prawda, się uczyłem i byłem, prawda, w Arabii Saudyjskiej. Tą wiedzę, którą uzyskałem, prawda, muszę przekazać Tatarom, którzy, prawda, nie mają takowej wiedzy. To pierwsza nauka. Czynnikiem, który sprzyjał podtrzymywaniu więzi ze źródłami ich duchowości, było bez wątpienia wzajemne poznanie. Odkrycie tego, co nas różni, które aktywuje zmianę spojrzenia na świat, a więc i na nas samych. Jedziemy do Kruszynian, kolejnej wioski z drewnianym meczetem. Zagubiona w środku puszczy, położona 3 km od granicy z Białorusią. Zimą wioska wydaje się opuszczona, śniąca pod uderzeniami zimna, wiatru i świeżo spadłego śniegu. Nie bez humoru Polacy nazywają ten region polskim biegunem północnym. To najzimniejszy region kraju. Latem wioska zmienia wygląd, a porośnięta lasem iglastym puszcza roztacza nad podróżnym bezpieczny sklepienie. Meczet różni się od tego w Bochonikach. Skrywają go drzewa. Opadający na 2 strony dach i 2 minarety przypominają kapliczkę. Wnętrze wypełnia zapach drewna i przytulność letniego domku. To co w nim szczególne, to bez wątpienia lampy i dekoracje złożone z wykorzystaniem elementów dawnego tatarskiego uzbrojenia. Mizar, cichy wioskowy cmentarz, tchnie spokojem właściwym starości swoich grobów, z których niektóre noszą napisy w cyrylicy lub po arabsku. W porze zachodu słońca atmosfera przybiera cech nierealności, miejsca poza czasem. Naprzeciw meczetu spotykamy Dżennetę, z pasją zarządzającą tatarską jurtą, rodzinnym domem oferującym kwatery i tatarskie specjały. Opowiada nam o swoim spojrzeniu na tożsamość tatarską, lecz bardziej jeszcze o tym, co opowiada tym, którzy oceniają ją po pozorach. Nazywam się Dżenneta Bogdanowicz i w tym miejscu, w którym się znajdujemy, jest to działka nadana dla żołnierza Bogdanowicza 330 lat temu. W Kruszynianach, na Mizarze naszym, pochowani są moi przodkowie. Przed wojną była to gmina muzułmańska, gdzie przyjeżdżali się modlić. I dlatego właśnie chciałam, żeby Kruszyniany znowu stały się wioską tatarską, żeby nasza młodzież wiedziała, że może tutaj w każdej chwili przyjechać do Kruszynian, że jest gdzie i do kogo. To jest dom. Agroturystyka, tatarska jurta to jest dom i nasza rodzina. Poprzez naszą rodzinę chciałam przedstawiać naszą kulturę, to raz, ale również, tak jak wspomniałam, zachować tożsamość dla innych, ale przede wszystkim dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. Czy nam się uda? Wydaje mi się, że już zaczęło się udawać, ponieważ najstarsza córka Dżemila wyszła za mąż za Tatara. Urodził mi się syn, który dostał imię Emir. I oni sami za to zadecydowali, żeby zachować tę naszą tożsamość, żeby nasze dzieci i potem prawnuki wiedziały, kim są, gdzie są ich korzenie. Niektórzy mówią, że Tatarzy są, nie wszyscy oczywiście, że są złymi muzułmanami, bo nie chodzą ubrani tak jak w krajach arabskich. Ale my jesteśmy wychowani, urodzeni w tej wierze i my mamy to w duszy naszej. Po prostu. My się rodzimy muzułmanami, nasi rodzice nas tak wychowali i my uważamy, że my jesteśmy dobrymi muzułmanami. Dżenneta daje nam prawdziwą lekcję otwartości. Czy potrafimy zaakceptować wolność wyboru innego? Kim jesteśmy, by oceniać kogoś w oparciu o jego osobistą praktykę czy wygląd i dyktować mu zachowanie? Wieczór w Białymstoku. Kilka kroków od centrum miasta parę uczniów powtarza lekcję arabskiego w meczecie. Dżibryl daje lekcję sportu kilku uczniom gimnazjum. Widzisz? Teraz próbujemy z nogami prostymi. W mieszkaniu Dagmary przeplątają się ozdoby związane z islamem i z polskością. Obrazek idealny przyswojonej tożsamości. Ta harmonia to tylko pozór, czy też sytuacja jest bardziej złożona, niż by się to mogło wydawać? Jeszcze jedna kwestia wymaga wyjaśnienia. Jak postrzegają się wzajemnie muzułmanie i reszta społeczeństwa polskiego? Można bić? Dankę zrobi. No. Podoba mi się w Polsce, nie podoba mi się. Ja nie czuję się tu po prostu bezpiecznie. Byłam zaproszona do telewizji parę miesięcy temu i miałam wywiad, bo zadawała nam takie pytania, na przykład, że no Magda, ty jesteś taka młoda, dlaczego marnujesz swoje życie na ten islam? Ja się pytam, ale dlaczego ja marnuję? Ja nie marnuję swojego i to był mój wybór. I ja mogę powiedzieć szczerze to z ręką i na swoim sumieniu czystym, że to był najlepszy wybór, jaki w życiu dokonałam. Komentarze pod tym filmem są po prostu przerażające. Jak ja je czytałam, to byłam po prostu przerażona. Taka, ja to nazywam platoniczną islamofobią, to znaczy islamofobią, która nie dotyczy konkretnych muzułmanów, bo przecież żaden muzułmanin pochodzenia migranckiego, ani że też żaden Tatar, no nie zrobił nic. Nie jest tak, że ci muzułmanie zabierają pracę. Nie jest tak, że są dzielnice czy getta muzułmańskie. My tego nie mamy, a mimo tego tych muzułmanów nie lubimy. Przeciętny Polak no, w życiu nie spotkał nigdy muzułmanina. Jedyna wiedza, jaką posiada na temat islamu, to jest wiedza medialna. Sposób, w jaki mówi się o islamie i muzułmanach w polskich mediach, bardzo często jest negatywny. To zawierają element sensacyjny. Tego typu właśnie negatywny stosunek do islamu i muzułmanów nie ma ideologicznej podbudowy. Główne informacje, jakie do nas dochodzą, to są to głównie newsy. Nie ma, powiedzmy, informacji o świętach muzułmańskich. Wyobrażenia na ten temat są bardzo stereotypowe. No to są zwykle informacje, które przychodzą właśnie przy okazji jakichś głośnych, powiedzmy, wydarzeń, wojen, konfliktów, napadów terrorystycznych. I tak kreują swój własny i często jest to negatywny wizerunek. Prawda? Bo wiadomo, że jeśli ja jestem, powiedzmy, katolikiem, prawda? Wychowywany byłem w wierze katolickiej. Kiedy poznałem właśnie chłopaków, którzy są muzułmanami, oni przedstawili mi islam tak naprawdę w innym świetle i w innym obrazie, niż jest to pokazywane na co dzień, na przykład w mediach. Prawda? Cieszę się, bo poznałem tą religię, tak? I wiem, jak ona naprawdę teraz jest. Poprzez to, że noszę hijab, to staram się właśnie prowokować do pytań. Żeby mnie ludzie pytali. Staram się im pokazywać, że muzułmanka to jest normalna kobieta. Jeżeli jesteśmy dobrymi muzułmanami, tak, to tak naprawdę oznacza to, że jesteś dobrym muzułmaninem, to jesteś dobrym obywatelem swojego kraju. I ja jestem o tym przekonana w 100%. Coś, do czego religia nasza zachęca też, do bycia aktywnym, jakby nie tylko też w naszej społeczności, ale do otwarcia się na innej. Nawet może więcej. Właśnie kilka osób zaczęłyśmy, stworzyłyśmy taką wspólnotę, można powiedzieć, organizację nieoficjalną, która po prostu ma właśnie za zadanie umożliwić aktywność jakby muzułmanów, prezentowanie islamu wobec innych, prezentowanie tego, że bycie muzułmaninem i Polakiem nie ma żadnych tutaj jakichś niesnasek. I obalamy, poprzez naszą rodzinę, obalamy ten stereotyp muzułmanina, terrorysty. A jaka ze mnie terrorystka? Ludzie, którzy do nas trafiają, podejrzewam, że na początku są troszeczkę nastawieni do nas dystansem. Ale jak poznają mnie, poznają moją rodzinę, wręcz mogą mnie dotknąć. Zaczynają się otwierać i zaczynają postrzegać mnie całkiem inaczej jako muzułmankę, niż to, co pokazują w mediach. Ja już jestem z tego pokolenia, które od początku miało jakby pełną wolność. Po prostu decyzja nie mam jakiegoś wpływu na zewnątrz, czyli na przykład ubieram hijab, pracuję i nikt nie ma z tym problemu. Czyli myślę, że w Polsce jest szacunek dla muzułmanów i no, żyje nam dobrze w Polsce. Ja im mówię, jeżeli ktoś przyjeżdża do mnie i mówi wasz Bóg, nasz Bóg, ja mówię, jak to tak można powiedzieć? Jest jeden Bóg. Pochodzimy wszyscy z tego samego korzenia. Jesteśmy zapraszani na święta prawosławne, katolickie. I razem tutaj fajnie żyjemy sobie gdzieś na końcu świata, ale poprzez nas uczymy tolerancji do człowieka, dla innych, dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają, dla których to jest nowość. Kruszyniany są miejscem magicznym. Ludzie jak przyjeżdżają tutaj, zakochują się w tym miejscu. Lekcja tolerancji, współfunkcjonowania. To jest lekcja nie tyle dla muzułmanów, moim zdaniem, Europy Zachodniej, co dla społeczeństw Europy Zachodniej. Tak? Czyli lekcja tego, że można bezproblemowo funkcjonować, będąc dobrze zintegrowanymi członkami społeczności europejskiej, a jednocześnie zachować swoją specyfikę etniczną, religijną. I tak lęk przed innym, czy też nienawiść innego rodzi się z wyobrażeń. Skrojonych, przefabowanych, eksportowanych, importowanych i masowo szerzanych przez media, nie dając widzowi szansy wyboru czy przyjęcia krytycznego spojrzenia na to, co mu się proponuje. Jednak w czasie nieoczekiwanego spotkania owo wyobrażenie rozpada się i znika. Obnaża się rzeczywistość życia, a odmienność się ulatnia. Dzisiejszej nocy Usama zasypia w Warszawie, myśląc o swojej rodzinie w Dagestanie. Zasypia przy francuskim filmie tłumaczonym na rosyjski. Wieczny wędrowiec. Z miejsca na miejsce lub w głąb siebie. Jedziemy do banku, mówię. Z środowiskiem europejskim. Islam był od zarania dziejów, był częścią Europy. Historia europejska nigdy nie będzie pełna, jeśli te aspekty naszego zróżnicowania, naszego bogactwa nie będą brane pod uwagę. I tak zbliżamy się do końca naszej podróży po Polsce. Być może w tym miejscu zaczyna się dla nas jakaś inna podróż. Czas się pożegnać, ale nie zapomnieć. W drodze prowadzącej nas do miejsca zamieszkania nie zapominajmy, że to miejsce tymczasowe. Miejsce, które dzielimy z innymi, a inni są tyleż różni, co do nas podobni. I niewykluczone ze niechęć, którą kierujemy ku innemu, kierujemy ku samego siebie. Nienawidzić innego to siebie nienawidzić, a umieć go kochać to umieć kochać siebie. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.